Cześć, z tej strony Marcin Jasiński. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o modelkach i o tym, jak modelki są traktowane przez nas, fotografów, i o tym, że nie są rzeczami, i o tym, że nie są zwierzakami w zoo. Dzisiaj będzie trochę luźno, postaram się Wam opowiedzieć trochę sytuacji, jakie przeżyłem i czego nie powinniście robić, jak nie powinniście traktować modelek, i o tym, jak są traktowane przez jakąś tam część z fotografów, i obyście tego nie robili. Tak naprawdę podzielę to troszkę na trzy grupy, na jakby nasze sesje zdjęciowe, jakie wykonujemy, na warsztaty oraz targi czy pokazy, ponieważ każda z tych rzeczy troszkę jest inna i wymaga też innego traktowania dziewczyn i inaczej, czego innego się troszkę od nas wymaga. Dobra, zaczynajmy. Pierwsza rzecz, o czym mówiłem już i zapewne będę powtarzał. Modelki to nie są rzeczy. Pamiętajmy, że jeżeli spotykamy się na sesji zdjęciowej naszej, zagadajmy z nią, przywitajmy się, porozmawiajmy trochę z nią, dowiedzmy się, nie wiem, czym się zajmuje poza zdjęciami, nie wiem, gdzie pracuje, czy się gdzieś uczy i tak dalej. Pogadajmy chwilę, tak, żebyśmy się poznali i żeby ona nabrała zaufania do nas. Dziewczyny to nie są jakieś zwierzęta w zoo, które podchodzimy i robimy im po prostu zdjęcia i tyle. Pamiętajmy o tym, to jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ spotykałem się z takim traktowaniem dziewczyn, zresztą, że w ogóle się z nim nie rozmawiało, że była, nie wiem, stylistka, wizerzystka, wszyscy się znali, obsługa studia, modelka sobie stała, wszyscy rozmawiali, ona po prostu stała i co jakiś czas na przykład fotograf robił im zdjęcia, jej zdjęcia. No, to jest bardzo słabe, tak? To jest tak naprawdę, zwróćcie uwagę, że to jest najważniejsza dla nas osób, fotografów, ponieważ jest to nasza muza. Jeżeli ktoś maluje obraz, to modelka, która, nie wiem, pozuje, jest muzą, natchnieniem tego malarza, natomiast my jesteśmy fotografami i dla nas tak naprawdę ta modelka powinna być taką muzą, więc zwróćmy na to uwagę, ponieważ jest to naprawdę według mnie bardzo, bardzo ważne, żebyśmy traktowali ją z szacunkiem i żebyśmy potrafili wydobyć z nich piękno i traktujmy ją też tak, aby poczuła się piękna. To jest naprawdę bardzo ważne. Druga rzecz, jeżeli mamy sesję zdjęciową, wiecie co, polecam Wam powyginać się kilka godzin, często z mocnym błyskiem prosto w oczy, zwłaszcza jak ktoś jeszcze wrzuci mocne piloty, co zresztą swoją drogą polecałem też jakiś czas temu, ponieważ jest to dobra opcja, jeżeli chodzi o oczy, ale postójcie sobie te kilka godzin na takiej sesji, powyginajcie się i zobaczycie, jak to jest bardzo męczące. Naprawdę my o tym nie myślimy, bardzo często o tym nie myślimy, a trzeba, róbmy często przerwy, niech modelka się napije, zadzwoni, skorzysta z toalety, odpocznie, naprawdę to jest potrzebne, tak? A dużo osób w ogóle na to nie zwraca uwagi i jest to trochę przykre, tak? W ogóle się nie zastanawiamy, no potraktujmy ją jak naprawdę z szacunkiem osobę, którą się chcemy zająć, zaopiekować, tak? Bo powinniśmy. Następna rzecz, trzymajmy się zakresu, jaki ustaliliśmy. Mówiłem wcześniej o tym, żebyśmy się przywitali, zagadali. Ja najczęściej poznaję już modelkę wcześniej, na Messengerze rozmawiamy, ustalamy zakres, ustalamy, co będziemy robić. Już tam trochę staram się porozmawiać w pewnym sensie, aby już mieć jakiś tam kontakt z modelką i żeby było później łatwiej na sesji, ale też ustalamy tam zakres, jaki będziemy mieli, czy na przykład będą to akty, czy to będą zdjęcia sensualne, czy będą to po prostu fashion, gdzie będzie modelka cała zakryta, ubrana, czy nie wiem, ma się taplać w błocie, nago w ogóle i tak dalej. Wszystko musi być ustalone i trzymajmy się tego i nie na siłę nie wymuszajmy od modelki zmiany postanowień. Tak? Są modelki, które chcą pozować dla Was, chcą zrobić z Wami zdjęcia, ale mówią, że na przykład nie będą pozować nago, że nie wiem, nie rozbiorą się, nie będą topless. Jeżeli się na to godzicie i ona tego oczekuje od Was, no to nie zmieniajmy zdania i nie mówmy, żeby się rozbierała, bo my tak chcemy. Nie bądźmy nachalni. Takie rzeczy często też wychodzą podczas zdjęć. Jeżeli będzie bardzo fajna atmosfera, jeżeli nawiążecie tą taką więź i modelka przede wszystkim Wam zaufa,
może ten zakres się poszerzyć, tak? Nie ma problemu. Jeżeli zauważycie, możecie zadać delikatnie pytanie, możecie, nie wiem, modelka sama może zauważyć, że po prostu jest fajnie i może na przykład te zdjęcia wyszły lepiej, jak byłby inny zakres. I spokojnie takie coś może się zdarzyć i jak najbardziej nie ma z tym problemu, ale jeżeli jesteście nachalni, no to jest jedna z najbardziej paskudniejszych rzeczy, jaką możecie zrobić, tak? No to jest nagabywanie i to jest naprawdę niefajna rzecz i jestem przekonany, że później taka modelka do was nie będzie chciała wrócić. Jeżeli modelka mówi nie, to mówi nie, pamiętajcie o tym. Następna sprawa, modelki nie są waszą własnością, tak? Pamiętajmy o tym. Jeżeli chcemy poprawić coś u dziewczyny, tak naprawdę, wiecie, to też zależy wszystko od relacji, jakie macie. Jeżeli się długo znacie z jakąś osobą, no to wiecie, na co możecie sobie pozwolić, na co nie. Natomiast jeżeli pracujecie pierwszy raz z dziewczyną, no to zwróćcie na to uwagę, że jeżeli chcecie poprawić włosy, jeżeli nie macie osoby, nie wiem, stylistki, która się tym zajmuje, ale jeżeli chcecie poprawić jej włosy, ciuchy, stanik, nie wiem, jakąś stylizację, spytajcie się najpierw, tak? Czy możecie podejść na przykład, bo nie wiem, włosy źle się ułożyły, tak? Bluzkę trzeba poprawić i tak dalej. Spytajcie się, czy możecie poprawić i wtedy, jeżeli wam pozwoli, to podejdźcie. Nie róbcie tego sami, ponieważ no, to jest niefajne, tak? Nie wiem, czy chcielibyście na miejscu modelki, aby ktoś do was podchodził, po prostu bez pytania was dotykał, więc zwróćcie na to uwagę. To też jest ważna uwaga. Następną sprawą jest atmosfera, jaką mamy na sesji. Zwróćcie na to uwagę, ponieważ od tego też bardzo dużo zależy, jak wyjdą wasze zdjęcia. Jeżeli utrzymujecie fajną atmosferę, jeżeli wszystko się fajnie nakręca, ja zawsze się staram mieć fajną atmosferę, zresztą z reguły pracuję z taką ekipą, że jest naprawdę śmiesznie, wesoło i jest bardzo luźno. I potem dlatego możemy sobie pozwalać na szalone pomysły i nie ma z tym w ogóle problemu. Zadbajcie o to. Przede wszystkim muzyka. Ja powiem wam tak, w zasadzie wielanaście lat zajmowałem się muzyką i akurat dla mnie to nie ma problemu, ale osobom, które mogą mieć z tym problem, polecam jednak, aby puszczały muzykę taką, jaka się podoba modelce, tak? Wy to raczej przeżyjecie. Ja z tym nie mam problemu zupełnie, ponieważ się nauczyłem słuchać wszystkiego dosłownie, więc jeżeli modelka chce puścić cokolwiek, to ja to spokojnie wytrzymuję i nawet może mi się spodobać. Natomiast skupcie się na tym, żeby nie puszczać też zawsze tylko swojej taką, chociaż tu są zdania podzielone, tak? Bo wtedy wam się lepiej niby pracuje, ale modelce na przykład niekoniecznie, więc zależy na czym bardziej wam zależy. Więc jeżeli modelka ma jakąś swoją listę, niech ona puści tą muzykę i jej się będzie pracowało na pewno wygodniej. Mam nadzieję, że wam też, że to przeżyjecie. I oprócz muzyki, rozmawiajcie, żartujcie sobie, rozmawiajcie o różnych rzeczach, niech nie będzie sztywno, ponieważ to jest naprawdę słaba rzecz, zwłaszcza jak osoby są mocno wstydliwe i mocno zamknięte w sobie i nagle jest atmosfera dosłownie grobowa, w której nikt się nie odzywa, nie ma jeszcze muzyki i według mnie przy czymś takim nie wyjdą zdjęcia dobre. No, nie ma opcji. Następna rzecz. Oj, ostatnio coraz częściej się spotykam z takimi rzeczami, że modelki nie dostają zdjęć do akceptacji. Zwłaszcza tutaj płynnie przejdziemy zaraz do warsztatów, w których często powinny dostać te zdjęcia do akceptacji. Pamiętajmy, że przy TFP modelka chce coś osiągnąć, chce coś dostać, wy chcecie coś dostać, tak? Ale musicie wspólnie dojść do porozumienia, ponieważ często się zdarza, że fotografowie są amatorami i nie mają pojęcia, czy to zdjęcie tak naprawdę jest dobre. Im się wydaje, że jest super, ponieważ dostali na przykład pierwszy raz modelkę przed obiektyw i jakiekolwiek oni zdjęcia by nie zrobili, będą uważali, że są mistrzami świata i one są najpiękniejsze, ponieważ w życiu nie zrobili tak fajnych zdjęć, ale tak naprawdę okazuje się, że te zdjęcia są po prostu słabe. Mogą być najsłabsze w portfolio modelki i uwierzcie mi, że naprawdę możecie zrobić krzywdę dziewczynom, bo wychodzą czasami naprawdę fatalnie i to tylko może im zaszkodzić. Wspólnie wybierajmy zdjęcia. Wiem, że dużo osób może się nie zgodzić, ponieważ zależy, jak jest skonstruowana umowa, tak? Ale jeżeli przykładowo jest też umowa komercyjna, no to już jest troszkę inna sprawa, tak? To wtedy też na przykład klient wybiera, ale to już wtedy, mam nadzieję, fotograf też ma takie poczucie dobrego smaku, że wie, które zdjęcia są dobre.
ale naprawdę zwracajmy na to uwagę. Niech dziewczyny zobaczą te zdjęcia, wspólnie wybierzcie te najfajniejsze, na których ona się sobie podoba. No i oczywiście dyskutujcie, bo czasami może być naprawdę fajne zdjęcie, ona uważa, że coś tam jest nie tak, ale możecie ją przekonać spokojnie, ale rozmawiajcie o tym, ponieważ potem myślicie, że taka modelka, nie wiem, będzie was polecać innym. No, pomyślcie trochę o tym, bo to się naprawdę bardzo szybko rozchodzi. Wszystkie takie rzeczy jak bardzo nieprzyjemne sytuacje, o których się słyszę, o których słyszę bardzo często od dziewczyn a propos fotografów, co próbują wyrabiać, czego oczekują od modelek i co sobie wyobrażają i co robią. I to się bardzo szybko roznosi. Ten świat jest fotografii jest naprawdę mały w zasadzie, można powiedzieć. I wiele osób się zna i to naprawdę prędzej czy później wyjdzie, jak się zachowujecie. Więc zwróćcie na to uwagę i miejmy szacunek do tych modelek i dajmy im też wybrać te zdjęcia. Razem wybierzcie, tak? Razem podejmijcie decyzję. Przechodzimy teraz do warsztatów. W zasadzie wszystkie poprzednie rzeczy odnoszą się również do warsztatów, aczkolwiek one trochę inaczej wyglądają. Na warsztatach często nie mamy czasu, żeby, nie wiem, my puszczać, żebyśmy my mogli puszczać muzykę, żebyśmy mogli robić atmosferę, żebyśmy mogli wcześniej rozmawiać, przygotować się z modelką. Natomiast ja często się spotykałem, czy to będąc na warsztatach, czy też prowadząc warsztaty, z tym, jak są traktowane modelki. To jest naprawdę tragedia. To w wielu, przypadkach. Naprawdę w wielu. Byłem w takich grupach, w których na przykład przyszła modelka. Ona się przedstawiła, prowadzący ją przedstawił. Większość osób nic nie powiedziała. Było omówienie jakieś tam i tak dalej. Potem było robienie zdjęć. To na czym to polegało? Że ta modelka stała, zaczynała pozować, podchodził ktoś, robił zdjęcia, przesuń się w lewo, w prawo, nic. Nawet się ta osoba nie przedstawiła, nie podała ręki tej modelce, no nic, kompletnie, tylko po prostu to było naprawdę jak taboret, jak po prostu, nie wiem, ruchomy jakiś model. Przesuń się w lewo, w prawo, wygnij, odchodzi. Nawet nie powie dzięki, nic, kompletnie. To jest naprawdę tragedia i to się często zdarza i zwracam na to uwagę. To jest bardzo przykre. Dla mnie to jest przykre, dla modelki zapewne jeszcze bardziej, ale dla mnie to jest przykre, jak one są traktowane, tak? Więc no naprawdę zwracajmy na to bardzo mocno uwagę. To nie jest naprawdę mebel, który możemy tylko przestawiać. Mało tego, wychodząc z warsztatów, nawet potrafili, nie wiem, rozmawiać z prowadzącym, tak? Te warsztaty i podchodzili, rozmawiali fajnie, okej, do widzenia, cześć, do zobaczenia, a do modelki w ogóle nic, kompletnie, nawet się nie odezwali, nawet nie spojrzeli na nią i wyszli, tak po prostu jakby jej nie było, no halo, komu my robimy zdjęcia, tak? Nie prowadzącemu, prowadzący nam pomaga, ale my modelce robimy, na niej się skupiamy, to jest normalna, żywa osoba, tak? Więc no, wypadałoby trochę mieć z nią kontaktu i szacunku do niej. Teraz przechodzimy płynnie do targów, czy też pokazów i tak zwanych, według mnie, jak ja to mówię na nich, paparazzi albo szpieg z krainy deszczowców. Wiecie co, to jest niesamowite. Tam dziewczyny są traktowane jak zwierzęta w zoo, naprawdę. Wyobraźcie sobie, że są prowadzone na przykład przez kogoś pokaz, jakieś warsztaty takie publiczne albo, nie wiem, dziewczyny na tych targach po prostu pozują dla fotografów, jeżeli ktoś chce, podchodzi. I najlepsze są właśnie takie osoby. Podchodzi taki szpieg paparazzi, który z ukrycia, z zasłupa, z pomiędzy osób robi zdjęcia jeszcze z zoomem 70-200 jakimś na przykład i trzaska foty. Super, natrzaska tych fot z boku, z góry. Nieważne, czy patrzy na niego. Z reguły się nie patrzy, ponieważ ona pozuje dla fotografa, który robi jej zdjęcia obecnie, a takie osoby robią z boku i to jest masakra. Wyobraźcie sobie, jaką możecie zrobić krzywdę dla tych dziewczyn, później publikując te zdjęcia. Bardzo często te zdjęcia się później pojawiają w internecie, podpisane, zrobiliśmy zdjęcie, super, i pani XYZ i w ogóle jesteśmy szczęśliwi. A to jest na przykład znana modelka, której zrobiliście ogromną krzywdę, ponieważ w internecie zaczynają widnieć zdjęcia fatalne, ponieważ często takie osoby są amatorami, które nigdy nie miały nic wspólnego z modelkami, ale jak zobaczyły
modelkę, to trzeba zrobić im zdjęcie, nieważne jakie, później można się im chwalić. Tragedia, naprawdę tragedia. Potem te zdjęcia są fatalne. Modelka jest wściekła, ponieważ no jej nazwisko pojawia się w internecie pod fatalnymi fotkami i to jest ogromny ból. Nie róbcie tego. Naprawdę nie róbcie tego. Jeżeli chcecie zrobić tej dziewczynie zdjęcia, podejdźcie, przedstawcie się, spytajcie się i później zróbcie coś takiego, co mówiłem wcześniej, czyli dajcie jej do akceptacji. To nie jest wasza własność. Naprawdę, strasznie na to zwracam uwagę. Jestem bardzo wściekły, jeżeli coś takiego się robi, ponieważ te dziewczyny naprawdę często później czują się bardzo nieswojo. Tak? Mówię, to nie jest zoo. To nie jest wybieg, że ona sobie pozuje komuś innemu, a wy sobie robicie zdjęcia z boku, z ukrycia. I to w zasadzie na tyle. Szybkie podsumowanie. Pierwsza rzecz, przedstawmy się. Zawsze rozmawiajmy z nią, podziękujmy, przywitajmy się, pożegnajmy się. Róbmy przerwy podczas sesji, zapytajmy się, czy czegoś potrzebuje, czy nie chce, nie wiem, czegoś się napić, niech zadzwoni, skorzysta z toalety, zróbmy, nie wiem, świetną atmosferę na sesji, puszczajmy muzykę, żartujmy, rozmawiajmy, zbudujcie to zaufanie między wami a modelką, to jest naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli modelka wam zaufa, to już jest połowa sukcesu do udanej sesji. Trzymajmy się ustalonego zakresu. Jeżeli modelka nie chce go rozszerzać, nie róbmy tego. Jeżeli mówi nie, to nie. Zwracajmy na to uwagę. Nie zmuszajmy, nie róbmy jakichś dziwnych rzeczy w stosunku co do nich. To, co mówiłem wcześniej, starajmy się wspólnie z modelką wybierać zdjęcia. Niech ona zaakceptuje te zdjęcia. Na warsztatach to jest często obowiązek, tak? I prowadzący, i modelka musi zaakceptować te zdjęcia i dopiero możemy je opublikować. To jest bardzo dobra praktyka. Nie róbmy zdjęć jak w zoo, czyli jak paparazzi. To, co mówiłem też, bo to jest naprawdę paskudna rzecz. Nie róbmy tego na targach, czy też warsztatach, ponieważ bardzo często na warsztatach zdarza się tak, że jedna osoba fotografuje. Ba, na plenerach, o tym nie mówiłem. Na plenerach jest to bardzo częste. Mamy na przykład 15 minut, pół godziny, godzinę dla modelki. My się zajmujemy nią, robimy zdjęcia, a w tym momencie dookoła trzech fotografów cyka. Cyka zdjęcia. Po pierwsze, to są kradzione zdjęcia, ponieważ my się zajmujemy modelką, a reszta nie. My ją układamy, ona pozuje dla nas. My wybieramy światło, miejsce i tak dalej, a oni z boku trzaskają zdjęcia. To jest chore. Po pierwsze, nie wyjdą im zapewne tak dobrze te zdjęcia, ponieważ on nam pozuje. Natomiast to są kradzione zdjęcia według mnie, ja tak to nazywam bynajmniej. Nie róbmy tego, tak? Jeżeli modelka pozuje dla danego fotografa, niech ona pozuje dla niego. Ona nie robi tego dla nas, tak? I skupmy się na tym. I to w zasadzie byłoby na tyle. A ja zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapek w górę, jeżeli wam się podobało, i do dołączenia do moich patronów, dzięki którym mogą powstawać właśnie takie materiały. Do zobaczenia, trzymajcie się, następnym razem, cześć! Thank you.